Sponsorem transmisji meczu hokejowego jest kompleks wypoczynkowy Termy Szaflary. Baseny, saunarium, masaże wodne. To wszystko czeka na Ciebie. Sponsorem programu jest ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie z Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. Jonasz Burak, kłaniam się Państwu nisko. Dzisiaj odbywać się będzie zaległe spotkanie 25. kolejki. Mecz przeniesiony został z 9 grudnia właśnie na dzisiaj pomiędzy MMKS-em Podhale Nowy Targ a drużyną MUX Naprzód Janów. A składy, w jakich wystąpią oba zespoły, prezentują się następująco, zaczynając od drużyny gości. Bramkarze: Jewniej Napnienko i Szymon Niemczyk. Pierwsza formacja: Adrian Kusz, Michał Działo, Łukasz Sękowski, Mariusz Jakubik, Wojciech Stachura. Formacja numer 2: Anton Klementiew, Patryk Wrana, Marek Pol, Marcin Frączek, Michał Gryc. Trzecia piątka: Tomasz Rasikoń, Łukasz Elżbieciak, Łukasz Podsiadło, Marek Hoły, Jakub Piper. I formacja numer 4: Marek Kosakowski, Igor Sarna, Adam Rajski, Mateusz Podsiedlik, Jakub Radwan. Trenerem zespołu MUX Naprzód Janów jest pan Waldemar Klisiak. A teraz skład gospodarzy. Bramkarze: Ondrej Raszka, odwodzie Bartłomiej Niesuchowski. I pierwsza formacja: Joni Haverinen, Maciej Sulka, Jarosław Różański, kapitan zespołu, Krystian Dziubiński oraz Dariusz Gruszka. Formacja numer 2: Martin Luczka, Michał Imrich, Damian Kapica, Kacper Bryniczka oraz Piotr Kmiecik. Trzecia piątka: Sebastian Łabus, Robert Mrugała, Mateusz Michalski, Patryk Wronka, Filip Wielkiewicz. Formacja numer 4: Oskar Jaśkiewicz, Mateusz Wojdyła, Dawid Olchawski, Daniel Kapica oraz Igor Omalianienko. Trenerami zespołu nowotarskiego Podhala są panowie Marek Ziętara oraz asystuje mu pan Marek Rączka. Już obydwie drużyny teraz właśnie się przywitały ze sobą. I za chwilę sędzia główny spotkania, pan Patryk Pryskała, rozpocznie zawody. Ale jeszcze, zdaje się, będzie minuta ciszy. Tak jest, teraz obydwie drużyny oraz kibice na Miejskiej Hali Lodowej uczcili pamięć wieloletniego kibica nowotarskiego Podhala, który no, pewnie niedawno temu zmarł. I już przywitanie kapitanów zespołów. Po stronie Podhala Jarosław Różański, po stronie MUX-u Naprzód Janów Marek Pol. No, Marek Pol, niewątpliwie najstarszy zawodnik w polskiej hokej lidze, bowiem ma już 44 lata, wychowanek tegoż właśnie klubu. Teraz tradycyjnie obydwa zespoły koncentrują się przy własnych bramkach. No i już za chwilę powinno się rozpocząć spotkaniem. Drodzy Państwo, no musicie mi tutaj wybaczyć moją drobną niedyspozycję głosową, ale pogoda na zewnątrz, jaka jest, każda widzi, także nie oszczędziła moich strun głosowych. Także mam nadzieję, że nie będzie to Państwu nazbyt przeszkadzać i uda się do końca zrealizować tą dzisiejszą transmisję. Obydwie zespoły już gotowe do rozpoczęcia tego spotkania. Co właśnie teraz się dzieje? Dariusz Gruszka na dzień dobry przy krążku. Jeszcze Gruszka, nagranie do Dziubińskiego. Dziubiński przed bramkę do Różańskiego. Różański teraz blokowany przez Kurza. Krążek przejęty przez Janowian. Stachura tam szarżował środkiem. Jeszcze Janowianie przy krążku. Teraz taki delikatny ni to strzał, ni wrzucenie, ale dla pewności Ondrej Raszka mrozi krążek. Na lodzie meldują się już drugie formacje obydwu zespołów i będzie wznowienie po prawej ręce Raszki.
Wznowienie dla nowotarskich szarotek. Bryniczka przedzierał się tutaj lewą stroną, ale tylko udaje się wrzucić krążek za bramkę Janowian. Jeszcze pod halę. Bryniczka, ale prosto we frączka. Luczka pognał tam za tym krążkiem wystrzelonym przez Janowian, no, ale mowy o uwolnieniu być nie ma. I już trzecie formacje po obu stronach. Podhale rozpędza się z atakiem. Mrugała, mocny strzał, ale bez problemu broni Napnęko. Jeszcze Podhale utrzymuje się w tercji Janowian. Wronka, dobrze, Patryk Wronka tam powalczył. Mrugała do Wronki, Wronka na środku do Michalskiego. Michalski przy krążku, strzał. Ale krążek ostatecznie po tym strzale opuszcza lodowisko. No, drodzy Państwo, można powiedzieć, że dzisiaj jest to taki dwumecz, bowiem obydwie drużyny starły się ze sobą w minioną niedzielę i to Podhale było wtedy górą, wygrywając 5-2. No, zobaczymy, czy dzisiaj Janowianom uda się odgryźć swoim niedzielnym rywalom. Teraz ostre tam starcie przy bandzie, ale zdaniem sędziego nic nie było. I przy krążku Łabus. Łabus do Michalskiego. Michalski tylko wrzuca krążek. Popędził tam Różański, ale nie udaje mu się odebrać gumy. Wojdyła. Jest tam Daniel Kapica. Kapica nie ciągnął krążka. I Omal Janienko. No, mocno tutaj dzisiaj przetasowane składy w Podhalu. Omal Janienko cofnięty do czwartej piątki. Dzisiaj możemy również oglądać Wojdyłę. Teraz po takim niegroźnym strzale krążek złapał Raszka i będzie wznowienie po jego prawej ręce. A do końca pierwszej tercji pozostaje 17 minut i 25 sekund. Przy krążku Podhale. Sulka próbował tam znaleźć Dziubińskiego, ten nie opanował gumy, ale ostatecznie Janowianie dopadają do krążka. No, teraz sędzia tego spotkania dopatrzył się spalonego i gra zostaje przeniesiona do tercji neutralnej. A ogólnie, drodzy Państwo, to te dwie drużyny spotykają się ze sobą po raz czwarty. Po trzykroć lepsze było nowotarskie Podhale, wygrywając 4-1, 10-1 oraz w ostatnią niedzielę 5-2. Więc póki co Podhale ma patent na drużynę z Janowa. No, zobaczymy, czy dzisiaj ta zwycięska passa zostanie podtrzymana i czy podopieczni Marka Ziętary również pokonają dzisiaj zespół z Janowa. I teraz wznowienie wygrane przez Janowian. Wrana. Jeszcze tam Wrana czekał na krążek. Czy Podhalu uda się przejąć gumę? Jest tam, walczy tam Damian Kapica z Kmiecikiem. Frączek. Frączek. Gryc mu się pokazuje, że jest wolny, ale sędzia przerywa wszystko gwizdkiem. Bowiem krążek wylądował poza taflę lodową i gra zostaje przeniesiona do tercji neutralnej. 16 minut i 27 sekund do zakończenia pierwszej tercji spotkania. Wynik ciągle bez bramek. Wznowienie dla Podhala. Łabus. Mrugała do przodu, ale tylko wrzucenie za bramkę na pnięki.
Jest tam Patryk Wronka. Wronka do środka. Michalski. Michalski przed bramkę, ale Wronka nie połapał się w tym wszystkim i ostatecznie Janowianie wystrzeliwują krążek. Raszka nie dotyka teraz tego krążka i będzie uwolnienie. I gra przenosi się pod bramkę Janowa. Daniel Kapica przegrywa ten bulik. No teraz sędzia musiał się kryć przed tym latającym, można tak powiedzieć, krążkiem, bo no mało co i dostałby w głowę. Janowianie teraz wysoko w tercji podhala, ale dobrze tam walczą przy bandzie podopieczni Marka Ziętary. Marek Holi. Holi do Kosakowskiego. Kosakowski strzela, ale broni Raszka. Jeszcze Janowianie. Próba zagrania tam przed bramkę, ale nie było nikogo z kolegów z formacji. Podhale teraz konstruuje kolejną akcję ofensywną. Olchawski zbił tylko ten krążek i krążek leci gdzieś tam za bramkę. Jeszcze Podhale utrzymuje krążek, ale tylko teraz przez chwilę. No i musieli wyjechać Podhalanie, bowiem byłby spalony. No jak na razie można odnieść takie wrażenie, że obydwie strony grają tak badawczo, zachowawczo, ale uwaga, teraz Dariusz Gruszka sam na sam. I w idealnej sytuacji sam na sam Dariusz Gruszka no przestrzelił, ale też dobrze zachował się w bramce Napnienko. Od razu nowotarska publiczność pobudzona tą sytuacją i teraz gromkim dopingiem oklaskuje swoją ulubioną drużynę. Jeszcze Podhale. Dariusz Gruszka. Gruszka wrzucenie krążka, pędzi tam za tym krążkiem Kapica. Kapica w walce z Michałem Działo. Janowianom udaje się przyjąć gumę. Czeka tam Łukasz Sękowski. Ale w odpowiedzi Podhale. Kapica, Damian Kapica strzela. No i kolejna dogodna akcja dla Podhala, ale Kapica teraz obok bramki. No czyli teraz Podhale jakby, nie wiem... No teraz w odpowiedzi Janowianie, ale bez problemu złapał ten krążek Ondrej Raszka. Wracając do mojej poprzedniej myśli, no Podhalanie jakby usłyszeli tutaj moje słowa, że grają badawczo i gra się nie klei. I teraz można było oglądać dwie bardzo dobre sytuacje podopiecznych Marka Ziętary. No zobaczymy, jak dalej potoczy się cała gra. Ciągle Podhale. Jest tam Damian Kapica. Damian Kapica. Jeszcze utrzymuje się Kapica. Nagranie do Luczki. Luczka strzela, ale odbije się tam od łyżew zawodnika z Janowa. No sędzia teraz przerywa grę, bo ucierpiał teraz właśnie po tym strzale jeden z Janowian. Ciągle nie podnosi się Patryk Wrana z lodu. A więc no dosyć mocne musiało to być uderzenie Martina Luczki. No teraz w asyście kolegi opuszcza taflę lodową i wędruje na swoją ławkę rezerwowych. Wznowienie po lewej ręce Napnienki. Wielkiewicz, ale odbiera mu ten krążek Łukasz Podsiadły. Jeszcze tam walczy popularny Kojot. Udaje mu się wyłuskać krążek. Wielkiewicz, nagranie do Michalskiego. Michalski strzela i gol! Jest pierwsze trafienie dla Podhala. Michalski fantastycznie obsłużony przez Filipa Wielkiewicza zdobywa pierwszą bramkę dziś dla nowotarskiego Podhala na 13 minut i 2 sekundy przed końcem pierwszej tercji spotkania. No zobaczymy, jak ta stracona bramka podziała na zespół z Janowa.
No, Michalski w tej sytuacji miał dosyć dużo miejsca i mógł spokojnie przymierzyć i zakończyć to celnym strzałem. I tak też właśnie się dzieje. Jeszcze pod halę. Wielkiewicz. Teraz Rajski wprowadza krążek. Jest tam Jaśkiewicz. Jaśkiewicz nie opanował gumy. Dalej tam Rajski z krążkiem. Teraz Jaśkiewicz. Oskar Jaśkiewicz zostawia gumę Omalianieńce. Omalianieńko pędzi tam środkiem. Omalianieńko strzał. Broni dobrze teraz Napnieńko. No, pod halę zdaje się teraz przycisnęło. Teraz krążek odzyskują Janowianie. Raszka wypluwa teraz groźnie przed siebie, ale nie było tam nikogo, żeby dobić ten krążek po stronie Janowa. Jeszcze podhalanie. Gruszka, Dariusz Gruszka. Zostawił Kapicy. Kapica strzał i gol. Druga bramka. Dariusz Gruszka świetnie w tej sytuacji zostawił krążek Damianowi Kapicy i ten mu nie pozostało nic innego, jak wpakować tylko gumę do siatki. A więc, drodzy Państwo, na 11 minut 59 sekund przed końcem pierwszej tercji tego spotkania Nowotarskie Podhale prowadzi już 2-0. Gryc. Gryc za bramką do Wojciecha Stachury. Był tam Jakubik. Sękowski. Sękowski po prawej stronie. Zostawił tam krążek Stachury, ale ten nie zdołał celnie uderzyć na bramkę Raszki. Jeszcze pod halę. Haverinen. Haverinen do Gruszki. Gruszka do Różańskiego. Różański na pamięć do przodu, ale teraz nie zrozumiał się z Dziubińskim. Sulka przejmie to podanie. Jest tam jeszcze Dziubiński, ale Dziubiński zostawia krążek dla Gruszki. Wymiana krążka z Różańskim. Teraz takie, no ni to strzelenie, ni podanie na bramkę. Ale ciągle to Podhale jest stroną dominującą. Strzał Haverinena, ale odbija teraz przez Napnieńkę. Dziubiński. Dziubiński teraz nieporozumienie, bo pojechali jego koledzy na zmianę i wyrzuca krążek z własnej tercji. Teraz Podhale musi konstruować kolejną sytuację. Damian Kapica. Kapica szarżuje tam środkiem, ale powstrzymywany przez Janowian. Podhale utrzymuje się przy gumie. Bryniczka. Bryniczka teraz uspokaja grę, żeby móc napędzić kolejny atak. Kmiecik do Bryniczki. Bryniczka rozgląda się, komu by tu zostawić. Zostawił krążek Luczce, ten strzela, ale ostatecznie guma opuszcza lodową taflę. Na 10 minut i 19 sekund przed końcem pierwszej tercji spotkania wynik 2-0 na rzecz Nowotarskiego Podhala. Jeszcze tam Michalski próbował od razu uderzyć, ale po kiju któregoś z obrońców przewraca się tam Wielkiewicz, ale nie był w tej sytuacji faulowany. Wielkiewicz ciągle przy krążku. Próba takiego wstrzelenia na bramkę. Jest tam Patryk Wronka. Patryk Wronka próbował znaleźć Michalskiego, ten troszeczkę w niedobrym miejscu do oddania strzału. Marek Holi. Holi, ale dosyć niefrasobliwie, ale też Michalski nie przejmuje tego krążka. Ostatecznie Janowianie nie wychodzą z kontratakiem. Jest Filip Wielkiewicz. Krążek trafia do Wronki. Patryk Wronka rozpędza się. Czy będzie strzelał? No, za daleko sobie wypuścił teraz krążek Patryk Wronka. No i nie mógł mu wyjść teraz dobry strzał. Janowianie próbują się tutaj organizować, ale póki co no nie wychodzi im ta sztuka. Może teraz strzał Rajskiego, ale niedokładny, niecelny obok bramki.
Jeszcze Janowianie Sarna, ale wrzucał krążek za niebieskiej linii i jego partnerzy musieli wyjechać, bowiem byłby spalony. Jaśkiewicz. Jaśkiewicz teraz wrzucenie krążka próbował nagrywać tam do Olchawskiego, ale Olchawski nie przejął gumy. Omalianienko. Jest jego Omalianienko, dociskany teraz mocno do bandy przez... O, i będzie, proszę Państwa, pierwsza kara w dzisiejszym spotkaniu. Sędzia pokazuje, że sześciu z zawodników po stronie Janowa na tafli lodowej. A więc kara techniczna, tą karę będzie odsiadywał Tomasz Rasikoń. I 2 minuty szans dla nowotarskiego Podhala na podwyższenie rezultatu tego spotkania. Janowianie od razu ekspedują gumę w okolicy bramki Raszki. Kradną tym samym cenne sekundy z kary Rasikonia. Dziubiński, ale dobrze tam Jakubik przeszkadzał. Teraz nieporozumienie w szeregach Podhala i Janowianie kradną ciągle cenne sekundy. Jeszcze tylko minuta 27 sekund do końca kary Rasikonia. Podhalu póki co nie udało się stworzyć żadnej groźnej akcji. Nawet nie zdołali założyć hokejowego zamka. Już zmiany w obydwu zespołach. Damian Kapica wprowadza krążek. Czy uda się założyć hokejowy zamek? Luczka. Luczka do przodu, ale ni to wstrzał, ni wrzucenie. Łapie to napnięko i wyrzuca krążek z powrotem do gry. Jeszcze 45 sekund do końca kary. Teraz Pol. Marek Pol, ale dobrze zablokowany. I Podhale w odpowiedzi. Kapica. Kapica tam pokazuje się, że jest wolny. Nie przejmie tego podania Damian Kapica, ale dobrze tutaj będzie zamykał niebieską linię, a nie. Luczka również nie przejął, nie zamknął tej niebieskiej linii i nie utrzymał krążka w tercji. No jeszcze tylko 16 sekund kary Rasikonia, a więc no wydaje się, że tutaj chyba nic groźnego nie może się stać. Może teraz? Uwaga, bo teraz groźny strzał. No Michalski teraz myli się w dogodnej sytuacji. Jeszcze pod kale. Michalski zostawia krążek w rące. Patryk Wronka. Wronka teraz zderzył się z Wielkiewiczem. Jeszcze Wronka. Wronka do Wielkiewicza. Ten do Łabuza. Łabuz do Hawyna strzela obok. Obok bramki ten strzał. I w odpowiedzi Janowianie. Czeka tam na podanie Marek Holly. Holly dostał krążek, ale trącił tylko tą gumę i Raszka bez żadnych problemów mrozi gumę. Do końca pierwszej tercji 6 minut 9 sekund. Przypomnę, nowotarskie Podhale prowadzi 2-0. Wznowienie dla Janowian. Szybki strzał, ale obok bramki. I krążek teraz przejmuje Podhale. Pędzi tam Olchawski. Olchawski próbował zagrywać do Omalianienki, ale ten nie przejął krążka. Jeszcze Podhale. Jest tam Omalianienko. Omalianienko przy krążku. Próbował tam nagrywać do partnerów, ale... Konkretnie do Olchawskiego, ale Olchawski nie połapał się w jego zamiarach. I gra już pod bramką Podhala. Omalianienko. Jegor Omalianienko do przodu. Napnęko tylko do boku. Olchawski zostawia krążek. Ale też był teraz był brak porozumienia i z całej sytuacji dla Podhala można powiedzieć nici. Jakub Radwan. Strzelenie za bramkę Raszki. Dziubiński teraz takim mocnym podaniem próbował znaleźć. Jest Jarosław Różański. Ten nagranie do
do Gruszki, Gruszka z powrotem do niego, ale tutaj znowu brak dokładności po stronie Podhala. Różański teraz oznajmił Dziubińskiemu, że jest wolny, żeby ten do niego podał, ale znowu to podanie przecięte. Teraz strzał i gol! Jest kontaktowy gol. Autorem tego strzału jest Mariusz Jakubik. A więc na 4 minuty i 35 sekund przed zakończeniem pierwszej tercji spotkania drużyna MUKS Naprzód Janów łapie kontakt z drużyną MMKS-u Podhale Nowy Targ. No wydaje się, że pewnie podopieczni Waldemara Klisiaka będą chcieli pójść za ciosem jeszcze w ramach tej pierwszej tercji, doprowadzić do wyrównania. No zobaczymy, czy uda im się ta sztuka. I teraz Janów, Wrana. Wrana przedziera się tam, krążek wrzucony w tercję Podhala. Piotr Chwiecik do przodu, ale tam nie przejął tej gumy Bryniczka, jeszcze Podhale. Chmiecik strzela mocno, ale obok bramki. Jest tam Damian Kapica. Kapica nie przejmuje krążka. Teraz przewraca się Kapica, ale to takie przewrócenie się bez faulu. I teraz po tym zdobyciu bramki przez Janów, jakby drużyna z dzielnicy Katowic ożywiła się i tak jak już powiedziałem, będą pewnie chcieli podopieczni Waldemara Klisiaka pójść za ciosem. Teraz mocny strzał i wypluwa przed siebie Raszka. W odpowiedzi Podhale, Kapica. Kapica szuka podania Kmiecika. Kmiecik, no bardzo teraz dogodna sytuacja, ale nie przejął krążka Kmiecik. Jeszcze Podhale utrzymuje się w tercji Janowa. Zmierzał tam ten krążek w stronę bramki Napnięki, ale ten dla spokoju mrozi gumę i na 3 minuty i 15 sekund będzie wznowienie po jego lewej ręce. Wznowienie wygrane przez drużynę z Janowa. Sędzia nie gwiżdże. Teraz Patryk Wronka przejął krążek. Wronka rozgląda się, zostawia krążek partnerom z formacji. Ci jak tam zakotłowało się teraz przed bramką Janowa. No, brakowało w tej sytuacji takiej decyzji o strzale, bo Wronka no, wypracował dosyć dogodną sytuację, ale tak jak już wspomniałem, no zabrakło teraz decyzji. Jeszcze niespełna 2,5 minuty do końca pierwszej tercji spotkania. Jeszcze Janów. Strzał Janowian, ale teraz dobrze obronił parkanem Raszka. Rasikoń do przodu za bramkę, ale był tam Jaśkiewicz. Obydwa zespoły grają dzisiaj na pełne 4 formacje. Teraz Podhale w tercji Janowian próbowało przejąć krążek, ale w odpowiedzi Janów. Mariusz Jakubik. Jakubik ciągle holuje krążek. Przejął teraz gumę Omalianienko. Omalianienko do przodu, ale osamotniony w tej sytuacji. Sulka do Gruszki. Dariusz Gruszka zostawia krążek Sulce. Ten do Hawrinen z powrotem do Sulki.
Gruszka nie opanował krążek, tylko trącił gumę. Próbował nagrać tam do Różańskiego, ale obrońca Janowa był na posterunku. Jeszcze Janowianie nie rezygnują. Dobra teraz sytuacja, ale też dobrze zachowali się obrońcy Podhala. I teraz odpowiedź, Dziubiński. Dziubiński blokowany tam, próbował sobie przerzucić krążek nad obrońcą, ale ten odczytał jego zamiary. I teraz Damian Kapica. Kapica, czy będzie sam na sam? Nie. Teraz dobrze zablokowany przez Patryka Wranę. I Wrana do przodu, do pola. Marek Pol. Pol. Krążek tam przeleciał po bocznej siatce Raszki. Odpowiedzi znowu Podhale. Jest Kmiecik. Kmiecik, wstrzelenie tylko krążka. No krążek opuszcza tercję obronną Janowian, ale chyba w tej tercji już się nic nie zdarzy, bowiem do jej końca jeszcze tylko dwie. Jedna. I teraz równo sędzia gwiżdże z syreną końcową. A zatem, drodzy Państwo, po pierwszej tercji spotkania Nowotarskie Podhale prowadzi z Janowem 2-1. A my słyszymy się za niespełna 15 minut. Zostańcie Państwo z nami. Sponsorem transmisji meczu hokejowego jest kompleks wypoczynkowy Termy Szaflary. Baseny, saunarium, masaże wodne. To wszystko czeka na Ciebie. Sponsorem programu jest ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska.
Sponsorem transmisji meczu hokejowego jest kompleks wypoczynkowy Termy Szaflary. Baseny, saunarium, masaże wodne. To wszystko czeka na Ciebie. Sponsorem programu jest Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska. A my, drodzy Państwo, wracamy po 15-minutowej przerwie. Przypomnę, po pierwszej tercji drużyna MMKS-u Podhale Nowy Targ prowadzi z drużyną MUX Naprzód Janów 2-1. Bramki dla Podhala zdobywali w 6 minucie Mateusz Michalski, w 8 minucie Damian Kapica. Natomiast jedno trafienie po stronie Janowian zaliczył Mariusz Jakubik, a było to w 15 minucie spotkania. No, zaraz rozpocznie nam się druga odsłona tego spotkania. Co właśnie teraz się dzieje? Wznowienie dla Podhala. Krążek wrzucony za bramkę Janowian. Jest Dziubiński. Dziubiński zostawia krążek Różańskiemu. Różański, Jarosław Różański. Próbował teraz tak zaskoczyć z ostrego kąta Dapnienkę, ale ten na posterunku. Jeszcze Podhale, Gruszka. Zostawił krążek Sulce. Sulka tylko wrzuca krążek za bramkę Janowian. Jakubik zostawił Kurzowi. Kurz teraz będzie konstruował akcję ofensywną Janowian. Działo, Michał Działo. Zostawił krążek Jakubikowi. Jakubik, ale odbija się tutaj od obrońcy Podhala. Jeszcze teraz Janowianie utrzymują się w tercji obrony Podhala. Jakubik. Jakubik teraz nie opanował krążka, pośliznął się i teraz krążek przejmie Podhale. No nie, nie dzieje się. Nie dzieje się tak, drodzy Państwo. Krążek przejmują Janowianie, konkretnie Patryk Wrana. Teraz będzie użyty gwizdek, tak jest. Krążek tutaj wrzucony za czerwonej linii i będzie uwolnienie. No, Janowianie teraz będą, zdaje się, szybko chcieli doprowadzić do remisu w tym spotkaniu. Michał Gryc czekał teraz tam na niebieskiej linii, ale dobrze te zamiary odczytał obrońca Podhala. Nie ma uwolnienia. Jest Luczka. Luczka do przodu. Wielkiewicz, ale tylko wrzucenie krążka i przejmują Janowianie. Teraz udaje się ta sztuka. Jest Kmiecik. Kmiecik sam na sam. Strzał i broni Dapnienko. No teraz w dogodnej sytuacji znalazł się Piotr Kmiecik. Jeszcze Podhale. Jest Patryk Wronka. Wronka, strzał. Jest. Jest gol dla Podhala. Damian Kapica fantastycznym podaniem obsłużony przez Patryka Wronkę i po niespełna dwóch minutach drugiej tercji spotkania Podhale odzyskuje dwubramkowe prowadzenie. No, jest to już dzisiaj drugie trafienie w tym meczu Damiana Kapicy. No, zobaczymy, może pokusi się dzisiaj o hat-trykach. No, kto wie, kto wie. Bulik wygrany przez Janowian. Krążek tam zmierzał w światło bramki Raszki, ale Raszka wyjeżdżał i spokojnie zamroził teraz gumę. Patryk Wronka, dzisiaj druga asysta na jego koncie. Podhale sunie teraz z kolejną akcją. Jest Michalski. Michalski strzał i teraz chyba tam słupek ratuje Janowian. Jeszcze Podhale. Michalski. Michalski do Wielkiewicza. Wielkiewicz na pamięć przed bramkę, ale nie było tam nikogo. Janowianie. Tylko wrzucenie krążka. Jest tam Holly. Marek Holly.
Krążek trafił do Wielkiewicza. Spokojnie teraz Filip Wielkiewicz. Wielkiewicz mija obrońców. Jeszcze Wielkiewicz. Udało mu się utrzymać. Teraz nagranie do Patryka Wronki. Wronka. Wronka, dobra jazda na łyżwak. Teraz czy będzie strzelał? No, dobre to było w wykonaniu Patryka Wronki, ale za słaby to był strzał, aby mógł zagrozić bramce Janowian. Sebastian Łabus teraz podał do Daniela Kapicy. Ten w asyście dwóch obrońców. A konkretnie Antona Klementiewa nie zdołał oddać jakiegoś groźnego strzału. Ciągle pod hale, jakby jest tutaj teraz stroną dominującą. Jeszcze podhalanie. Ach, teraz dogodną sytuację z kolei zmarnował Olchawski. Ciągle pod hale w natarciu. Daniel Kapica, tylko wrzucenie krążka i Janowianie. Sarna. Sarna do przodu. No teraz sędzia dopatrzył się spalonego, ale Omal Janienko wściekle uderza tutaj kijem o lód, bo jego zdaniem spalonego w tym przypadku być nie powinno. A do końca drugiej tercji pozostało, drodzy Państwo, jeszcze 15 minut i 57 sekund. Gryc do przodu. Próbował znaleźć tam Sękowskiego, ale Sękowski dobrze tutaj asekurowany przez Haverinena. Sulka, próba nagrania do Różańskiego. Czy zdąży Jarosław Różański? No, zdążyłby, ale teraz dociśnięty do bandy przez Michała Działo. Różański teraz do Sulki. Teraz dobrze brakowany podanie przez Kurza. Strzelenie teraz krążka i mamy kolejne uwolnienie. Wznowienie pod bramką Podhala. Różański do Haverinena. Joni Haverinen teraz przy krążku. Joni Haverinen. No, Haverinen występuje. Sezon zaczynał z 11 na koszulce, a teraz występuje z numerem 33. A zatem jak tutaj w kibice Podhala orientują się, no długie lata z numerem 33 występował bramkarz Tomasz Rajski. Teraz Janowianie, Marek Pol. Imirich teraz do Kmiecika, Kmiecik tam przy bandzie, jeszcze Piotr Kmiecik utrzymał się przy gumie. Ciągle Piotr Kmiecik naciskany tam przez Gryca. Teraz udaje się Janowianom odzyskać krążek. Pod hale. Damian Kapica. Kapica nagranie przed bramkę, ale nie zdążył tam zamknąć tego podania Bryniczka. Jeszcze Piotr Kmiecik. Kmiecik. Krążek zostawiony był Kmiecikowi. Teraz Piper do przodu. Zmiany w locie w obydwu zespołach. I Sebastian Łabus w posiadaniu krążka będzie rozpoczynał kolejną akcję Podhala. Patryk Wronka. Wronka, próba wstrzelenia przy krążka, ale
Jeszcze tam walczy Patryk Wronka. Kosakowski, teraz Kosakowski po kiju Łabuza. Janowianie, był tam podsiadło i teraz będzie akcja. Uwaga, Patryk Wronka sam na sam. Wronka, Patryk Wronka, strzał, dobitka. Gdzie jest krążek? Nie ma gola, drodzy Państwo. Nie ma gola. No wydawało mi się, że ten krążek gdzieś tam przy parkanie na Pnięki zmieścił Patryk Wronka w tej dobitce, ale ostatecznie krążek ugrzązł tam gdzieś na siatce bramkarza Janowa i nie ma czwartego trafienia po stronie Nowotarskiego Podhala. Wznowienie teraz po prawej ręce na Pnięki. Omalianienko, zagranie do Olchawskiego. Jeszcze tam na niebieskiej. Teraz strzelenie, gdzie jest krążek? Jeszcze tam Wojdyła. W posiadaniu Olchawskim. Strzał. No, wybronił teraz ten strzał bramkarz z Janowa. No, drodzy Państwo, pominęło, że gra była w 5-5, no to przez chwilę miałem takie wrażenie, że Podhale gra w liczebnej przewadze, bo teraz zamknęli niejako swoich przeciwników w ich własnej tercji obronnej. Dziubiński na niebieską. Tam krążek z powrotem wraca do Dziubińskiego. Jest tam Różański. Za bramką Gruszka. Gruszka zostawił Dziubińskiemu. Dziubiński holuje ciągle krążek. Nagranie przed bramkę, no ale krążek opuścił teraz tercję obronną graczy z Janowa i gra musi być konstruowana przez Podhale na nowo. No jeszcze jest spalony i któryś tam z zawodników, zdaje się, z Janowa zgubił jeszcze elementy swojego odzienia, konkretnie rękawice. Do końca drugiej tercji tego spotkania jeszcze 11 minut i 50 sekund. Wynik 3-1 na rzecz Nowotarskiego Podhala. Gruszka teraz próbował znaleźć tam gdzieś Dziubińskiego, ale nie powiodło się to podanie. W odpowiedzi Janowianie, Jakubik, Mariusz Jakubik, teraz na niebieską, strzał z niebieskiej kurzy, ale dobrze wyjeżdża do przodu przed bramkę Raszka i skrócił kąt tego strzału. No niewątpliwie po stronie Janowa Mariusz Jakubik jest tutaj najgroźniejszym zawodnikiem, snajperem i ciągle tutaj niepokoi Ondrzeja Raszkę. No do niedawna takim był Patryk Kogut, ale ten w grudniu opuścił szeregi drużyny z Janowa po to, ażeby zasilić drużynę GKS-u Tychy i sobie radzi tam całkiem dobrze. Teraz w Janowianie, Pol. Frączek czaił się tam na podanie, ale nie dotarła tam guma. Jeszcze tam przy bandzie walczą Frączek z Polem. Marek Pol, krążek tutaj niebezpiecznie trafia przed Raszkę. Jest Patryk Wrana, Strzelenie takie delikatne, ale opanowują gracze Podhala. Jest Damian Kapica, czeka tam na podanie Bryniczka, ale dobrze wrócił Patryk Wrana. I ciągle Podhale. Wronka. Czy będzie strzelał? No, próbował teraz strzelać Patryk Wronka, ale po kiju jednego z zawodników Janowa krążek opuszcza taflę lodową. Wznowienie po lewej ręce na Pnięki. Krążek teraz wysokim lobem posłany do przodu.
i Wronka teraz podaniem znajduje Michalskiego. Michalski szarżuje do przodu, Mateusz Michalski. Michalski próba teraz tam nagrania przed bramkę, ale nie było nikogo, żeby móc zamknąć. Teraz Łukasz Elżbieczak. Elżbieczak, no ale spalony w tej sytuacji. Jakub Piper trochę się rozpędził i zresztą teraz takim gestem powiedział: tak, to moja wina, jest spalony. Jaśkiewicz. Jaśkiewicz, próba zagrania do przodu, ale po kiju jednego z Janowian. Wysoko tam naciskał Malianienko. Jaśkiewicz. Jaśkiewicz do przodu. Jest tam Olchawski. Oj, uwaga, bo teraz może być groźnie. Jakubik. Jakubik, próba strzału. Gdzie jest krążek? Jest gol. Wcześniej sygnalizowana kara, i ale jest drugie trafienie. No Raszka nie miał za wiele do powiedzenia w tej sytuacji, bo już leżał. Nie mógł tam jakoś podnieść się i obronić. A jeden z zawodników Janowa dobił chyba tą trzecią dobitkę i doprowadza tym samym do remisu w spotkaniu. Przepraszam bardzo, oczywiście nie do remisu, tylko bramka wyrównująca, tutaj coś w moich notatkach się pomyliło. Także przepraszam Państwa, oczywiście to jest druga bramka dla Janowian, łapią tym samym kontakt. No ale teraz widać, że Janowianie pobudzeni tą zdobyciem tej bramki. Raszka teraz wyłapuje bez problemu ten strzał. No wynik jest ciągle sprawą otwartą. Jedna prowadzenie Podhala jedną bramką to jest tyle co nic. No Janowianie też tutaj można powiedzieć, że nie grają o jakąś rzeczywiście wybitną stawkę, bo awans do tej lepszej szóstki, no to jest tylko w zasięgu ich marzeń. No, mają oczywiście szanse, ale to są takie bardziej iluzoryczne szanse. A Podhale już pewne tego, że znalazło się w tej lepszej szóstce. Jest tam Podhale. Imrich do przodu. No ten strzał zmierzał tam obok bramki na Pnięki, ale ten dla pewności mrozi gumę. Drodzy Państwo, jeszcze pozostało 8 minut i 5 sekund do zakończenia drugiej tercji tego spotkania. Wynik 3 to jest liczba, która pali się po stronie nowotarskiego Podhala, a 2 to jest liczba, która pali się po stronie Janowa. Teraz Elżbieciak teraz, no zdawało się, że będzie pierwszy przy tym krążku, ale sędzia jednak podyktował w tej sytuacji uwolnienie. No niewątpliwie stać tutaj drużynę z Janowa na wyrównany mecz i wyrównanie rezultatu tego spotkania. Łabuz, ale teraz tam niedokładnie. Przyszedł mu w sukurs Mrugała. Jeden z zawodników zbił krążek i znowu kontra Lejanowa. Marek Holi do przodu. Holi, no ładnie sobie wypracował Marek Holi tą sytuację, ale ostatecznie dobrze zamknął tam parkanem Raszka. I w odpowiedzi Podhale Wielkiewicz teraz sunie prawą stroną. Filip Wielkiewicz. No nie był chyba teraz zahaczany Wielkiewicz. Jest tam Patryk Wronka, czeka na krążek Michalski. Michalski, czy będzie strzelał? Michalski próbował znaleźć tam Wronkę, ale Wronka w asyście, obrońców
Jeszcze Michalski. Tym razem do Wielkiewicza. Podhale teraz przycisnęło. Patryk Wronka czeka tam na podanie Wielkiewicz. Wielkiewicz teraz strzał i obok bramki. Teraz Janowianom udaje się odzyskać krążek. Jakub Radwan ciągle tam w walce o krążek. Janowianie. Sarna. Czy będzie strzelał? Sarna. Gdzie jest krążek? Jeszcze strzał. I będzie kara, drodzy Państwo. Będzie kara tutaj za przytrzymywanie kija jednego z zawodników Janowa. Na ławkę kar wędruje, jeżeli dobrze tam dostrzegłem, Dawid Olchawski. I teraz pierwsza przewaga dla Janowian. No zobaczymy, czy uda się wykorzystać przewagę zawodnikom Waldemara Klisiaka. Dariusz Gruszka tam ambitnie. Jakubik do przodu. Pędzi za tym krążkiem Sękowski. Jeszcze tam Jakubik. Kusz, czy uda mu się odzyskać? Jest tam Gruszka. Gruszka na granie do Dziubińskiego. Dziubiński strzał. Dobrze teraz broni Napnienko. No groźna to mogła być kontra w wykonaniu Podhala, ale nie. Na posterunku teraz bramkarz gości. I znowu Jakubik. Wprowadzenie krążka. Haverinen. Teraz wystrzelenie krążka, pędzi tam Dziubiński, ale krążek przytrzymuje tam Napnienko. Jeszcze tylko i minuta i 5 sekund pozostały do końca kary Olchawskiego. Teraz Janowianie, czy uda im się stworzyć tutaj hokejowy zamek? Patryk Wrana decyduje się na strzał, dobrze parka Nemraszka. Jest Różański. Krążek ciągle utrzymuje się w tercji obronnej Podhala. Janowanie. Patryk Wrana. Jest tam Klementiew. Klementiew sygnalizuje, że jest wolny. Wrana strzał. Gdzie jest krążek? Jeszcze dobitka. Jeszcze tutaj będzie podanie do Wrany. Wrana przed bramkę tylko. Do końca kary Olchawskiego jeszcze tylko 18 sekund. No teraz nowotarskim szarotkom udaje się wyekspediować krążek w okolice bramki Janowian. Na 4 minuty 40 sekund przed końcem drugiej tercji tego spotkania mamy uwolnienie. No już chyba Janowianom nic nie uda się tutaj zrobić dla nich dobrego w tej przewadze. Tak jest, właśnie teraz na taflę ladową wraca Olchawski. W odpowiedzi Podhale, ale czujnie teraz tam Janowianie. Jest Holly. Holly ciągle holuje krążek. Janowianie, czeka tam Elżbieciak na niebieskiej. Gdzie jest krążek? Krążek teraz pod parkanami Rożki. No teraz w końcówce drugiej tercji tego spotkania, no taką stroną dominującą wydaje się być drużyna na przodu Janów, no. Zobaczymy, czy udokumentują to trzecim trafieniem. Jest tam za bramką Mrugała. Mrugała nie opanował krążka. Jeszcze podsiadło teraz dobrze dociskane przez Wielkiewicza. Jest tam Holly. Holly tam próbował nagrywać przed bramkę, ale ostatecznie wszystko wyjaśnił Mrugała. W odpowiedzi Michalski. Mateusz Michalski. Michalski prowadzi krążek. Michalski. Wyłożenie krążka do Wronki. Wronka i strzał do pustej, można powiedzieć, bramki. Patryk Wronka.
A więc zawodnik, który ma już dzisiaj, miał dzisiaj na koncie dwie asysty, dokłada teraz jedną bramkę. I na 3 minuty 26 sekund przed końcem drugiej tercji spotkania Podhale odzyskuje dwubramkowe prowadzenie. No można teraz powiedzieć, że Michalski odwdzięczył się teraz dobrym podaniem w rące za podanie w rąki z pierwszej tercji, kiedy to Michalski zdobywał bramkę. Jeszcze Podhale, Dziubiński, Krystian Dziubiński próbował tam znaleźć Różańskiego, ale dobrze obrońcy Janowa. Dziubiński do przodu, jest tam Dariusz Gruszka. Zostawia krążek Różańskiemu. Różański tam się przewraca, ale zdaniem sędziego wszystko zgodnie z przepisami hokejowymi. Ciągle Krystian Dziubiński, ale teraz prosto na łopatkę jednego z Janowian. Jest Damian Kapica. Kapica prowadzi krążek. Teraz przerwane to i Sulka teraz traci krążek na niebieskiej linii. Jeszcze Podhale. Gruszka i będzie kara wysoka. Uniesiona ręka sędziego do boksu swojej drużyny, zjeżdża już Ondrej Raszka. I Podhalanie grają, no właśnie do tego momentu grali 6-5, ale teraz będą grali 5-4. Do końca drugiej tercji pozostały jeszcze 2 minuty i 28 sekund, a zatem no można powiedzieć, no już do końca drugiej tercji Podhale będzie grało z przewagą jednego zawodnika, a potem jeszcze 28 sekund 5-5. Imrich do Kapicy. Kapica od razu decyduje się na strzał, ale dobrze teraz kijem popracował bramkarz Janowian. Kmiecik teraz z Bryniczką w walce przy bandzie. Piotr Kmiecik. Czeka tam Kapica. Damian Kapica przy krążku. Kapica. Do Kmiecika. Kmiecik, gdzie jest krążek? No mrozi teraz tą gumę napnięką. Zmiany w obydwu zespołach, a do końca kary dla Janowa. Jeszcze minuta i 27 sekund. Wznowienie dla Podhala. Mrugała na niebieskiej. Zagrywa do Wielkiewicza. Wielkiewicz tam na pamięć próbował znaleźć Michalskiego. Teraz walka przy bandach. Mrugała do Wielkiewicza. Wielkiewicz do Wronki. Patryk Wronka utrzymuje się przy krążku. Wronka gdzie będzie zagrywał? Odegrał do Wielkiewicza. Teraz Filip Wielkiewicz do Mrugały. Mrugała zamarkował strzał, nie zdecydował się na oddanie strzału. Teraz Łabuz, ale no zbyt lekkie i czytelne było to zagranie Łabuza i nie miał problemu z obronieniem tego strzału bramkarz z Janowa. Do końca drugiej tercji spotkania pozostała minuta i 20 sekund. Wznowienie po prawej ręce napnięki. Wygrane dla Podhala. Sulka do Gruszki. Gruszka zamienia się teraz pozycjami z Różańskim. Jest Gruszka. Dariusz Gruszka strzał. No, teraz tam poparkanie zdaje się ten krążek, ale nie opuścił jeszcze tercji. Dziubiński. Krystian Dziubiński utrzymuje się przy krążku. No teraz fatalne podanie, ale no właśnie teraz Janowowi udaje się wybić krążek z własnej tercji. Dariusz Gruszka szybko go wprowadza. Jest Gruszka. Teraz nagranie i gol. Gruszka takim podaniem znalazł Różańskiego. Ten dołożył tylko łopatkę swojego kija i przewaga zostaje teraz wykorzystana. No, lepiej się tutaj, zdecydowanie lepiej mógł zachować bramkarz z Janowa i mógł tutaj dołożyć parkana, a nic złego Janowowi w tej sytuacji by się nie stało, a tak Podhale prowadzi już różnicą 3 bramek.
i na 43 sekundy do zakończenia drugiej tercji spotkania wynik 5-2 na rzecz Nowotarskiego Podhala. Jeszcze Podhale. Kmiecik. Kmiecik utrzymuje się przy krążku. Jest tam Bryniczka. Bryniczka próba się odwracać. Jeszcze tam strzela. Gdzie jest guma? Zamieszanie duże przed bramką. Sękowski próbował teraz wyprowadzać samą akcję, ale wszystko kończy się na spalonym. Do końca drugiej tercji spotkania równo 18 sekund. No wydaje się, że tutaj już ani jedni, ani nie drudzy nie będą tutaj forsowali tempa, bo widzą na zegarze, że kończy się pierwsza tercja. Ale jeszcze Potalek, Kmiecik. No Kmiecik teraz, Piotr Kmiecik próbował zaskoczyć tutaj z lewego skrzydła bramkarza z Janowa, ale ten dobrze zachowuje się w tej sytuacji i broni ten krążek. I syrena kończy teraz drugą tercję spotkania, a po drugiej tercji mamy po stronie Podhala 5, po stronie Janowa 2. My słyszymy się za niespełna 15 minut. Zostańcie Państwo z nami. Sponsorem transmisji meczu hokejowego jest kompleks wypoczynkowy Termy Szaflary. Baseny, saunarium, masaże wodne. To wszystko czeka na Ciebie. Sponsorem programu jest Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska.
Sponsorem transmisji meczu hokejowego jest kompleks wypoczynkowy Termy Szaflary. Baseny, saunarium, masaże wodne. To wszystko czeka na Ciebie. Sponsorem programu jest ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. A my wracamy, drodzy Państwo, na trzecią odsłonę tego spotkania. Przypomnę, po pierwszych dwóch tercach wynik 5-2 na rzecz Nowotarskiego Podhala. I rozpoczęła się trzecia tercja na dobre. Podhale przy krążku. Haverinen do Gruszki. Dariusz Gruszka przyjmuje podanie. Dobrze się tam zastawia. I teraz rollingiem będzie posła krążek, ale sędzia przerywa całą sytuację, bowiem dopatrzył się tam spalonego. I teraz Janowianie. Wystrzelenie krążka i będzie uwolnienie. No, pierwsza minuta tego spotkania to takie szarpane widowisko, można powiedzieć. Zobaczymy, jak ta ostatnia odsłona rozkręci się nam na dobre. No, na pewno drużynę z Janowa tutaj stać na strzelenie jeszcze jednego gola. No, tym razem Piotr Kmiecik na spalonym i gra zostaje przeniesiona do tercji neutralnej. Wrana, Patryk Wrana dopada krążka. Strzał był tam w światło bramki, ale po kiju któregoś z zawodników Podhala zmienił lot ten krążek. I Podhale, dobrze teraz tam dociskany do bandy Mateusz Michalski, ale teraz utrzymuje się Podhale przez chwilę tylko przy krążku. Strzał teraz na bramkę Raszki. Dobrze, Raszka parkanami. I Damian Kapica rozpędza kolejną akcję. Kapica przy krążku, Damian Kapica. Kapica strzela. Gdzie jest krążek? No, dobrze teraz dostawił słupek, ale poruszona bramka. Sędzia nie reaguje w tej sytuacji. Dopiero teraz gwizdek sędziego, bo przy tym strzale Kapicy Napnienko poruszył parkanem bramkę. Gra teraz będzie wznawiana po jego prawej ręce. No, gdyby Damian Kapica teraz troszeczkę podniósł ten krążek jakieś 20 cm, no to mogliśmy już mieć szóste trafienie dla Nowotarskiego Podhala, ale nic z tych rzeczy, ciągle 5-2. I teraz Janowianie. Wielkiewicz dopada tego krążka. Wielkiewicz. Jest tam Michalski. Michalski, czy będzie przy krążku pierwszy? No, teraz odebrana guma Mateuszowi Michalskiemu, ale w sukurs tam poszedł Patryk Wronka. Wronka teraz okazał się szybszy. Wielkiewicz. Wielkiewicz za bramką. Co zrobi Wielkiewicz? Próba takiego strzału za zakrystii, ale dobrze tam na czujnie parkanami Napnienko. Jeszcze Podhale. Filip Wielkiewicz. Wielkiewicz. Gdzie jest krążek? Gdzie jest krążek? Przez chwilę była pusta bramka, ale nie zdołali tego wykorzystać podopieczni Marka Ziętary. No, ta trzecia tercja póki co pod dyktando nowotarskich szarotek.
mimo że prowadzą różnicą trzech bramek, no to widać, że ciągle im mało. Teraz nagranie, no i nie ma bramki, minął się tam z krążkiem Igor Omalianenko. Do końca trzeciej tercji 16 minut i 47 sekund. Wznowienie dla Janowa. Sękowski. Teraz tego krążka dopadł Michał Działo, ale Raszka dla pewności wyłapuje strzał Działy, który nie leciał w światło bramki, trzeba tutaj to zaznaczyć. Sękowski. Przy bandzie zostawienie do Jakubika. Jakubik teraz nie przejął krążka i w odpowiedzi pod hale. Piotr Kmiecik. Kmiecik na środku jest Bryniczka. Bryniczka nie sięga podania. Ciągle Piotr Kmiecik. Luczka. Strzał, ale obok bramki. Jest Kapica. Damian Kapica. Ciągle holuje Kapica. Kapica krążek. Teraz Adrian Kusz, naciskany tam przez Bryniczkę i Kmiecika. Krążek wraca do Bryniczki, Bryniczka do przodu. No teraz machnął się, mówiąc kolokwialnie, z tym strzałem Damian Kapica. Mogło być groźnie. I teraz Kapica do Kmiecika. Kmiecik nie opanował krążka. Janowianie, Gryc do pola. Pol teraz tam w walce przy bandzie z Nowotrażanami. Gdzie jest krążek? Krążek teraz wstrzelony na bramkę Raszki, ale Raszka teraz spokojnie wyjaśnia całą sytuację. I na 15 minut 20 sekund do końca trzeciej tercji wynik ciągle bez zmian 5-2 dla Podhala. No trener Janowa Waldemar Klisiak dość spokojnie ogląda to spotkanie ze swojego boksu. No, zobaczymy, czy jeszcze zdoła pobudzić swoich zawodników tutaj do jakiegoś zrywu, zdobycia gola na 5-3, a potem trafienia kontaktowego. No jeszcze jest 15 minut, a zatem to jest dużo czasu. Teraz krążek opuszcza taflę lodową i będzie wznowienie po prawej ręce Andrzeja Raszki. A jeśli chodzi o Waldemara Klisiaka, to pracuje już drugi sezon w zespole z Janowa. Awansował z pierwszej ligi do Ekstraklasy. Niewątpliwie można mu to poczytać za duży sukces. A przez wiele lat występował w barwach oświęcimskiej Unii i święcił z tym klubem triumfy. Teraz napnięko do boku. Pędził tam już na pełnej prędkości Gruszka. Haverinen. Krążek trafia do Gruszki. Gruszka teraz zatrzymywany, ale z powrotem Dariusz Gruszka przy krążku. Jeszcze tam Gruszka. Oj, teraz szczęśliwie krążek trafił do Omalianenki. No, Dziubiński teraz takim strąceniem krążka próbował zaskoczyć napnięka, ale nie udaje się ta sztuka. Jeszcze pod halę. Krystian Dziubiński. Jest tam Gruszka sam na sam. Jeszcze Imrichowi udaje się zatrzymać krążek w tercji obronnej Janowa. No.
No i teraz takie wystrzelenie krążka przez Janowian. No zmiana teraz w tej pierwszej formacji po stronie Podhala. Widzę, że w miejsce kapitana Jarosława Różańskiego trener Ziętara desygnował do gry Jegora Omalianienkę. No, ciekaw jestem, czy Jarosławowi Różańskiemu coś się stało, czy doznał może kontuzji, a może Ziętara pewny już wyniku zamienił tylko zawodników miejscami. Damian Kapica. Kapica teraz próbował znaleźć tym podaniem Bryniczkę, ale Bryniczka odskakuje mu ten krążek od kija. I teraz Janowianie. Mariusz Jakubik. Przypomnę, że Mariusz Jakubik dzisiaj po stronie Janowa wpisywał się już na listę strzelców. No i teraz w dogodnej sytuacji Michał Działo, ale nie zdołał tam dobrze dołożyć łopatki kija, ale jeszcze Janów. Jakubik obok bramki. Sękowski będzie koło tego krążka, Jakubik. Teraz Podhale wychodzi z kontratakiem. Czek na jednego. Damian Kapica, Kapica. Strzał! Gdzie jest krążek? Jeszcze tam gdzieś. Ach, ale mało teraz, drodzy Państwo, brakowało, ażeby krążek wpadł do bramki Janowa. Dobrze tam zaasekurował całą sytuację obrońca na przodu Janów. No, sędzia teraz przerywa grę. Powodem jest to, że krążek opuścił taflę lodową. A do końca trzeciej tercji spotkania jeszcze 12 minut i 12 sekund. Janowianie, Klementiew do przodu. Pędzi tam za tym wszystkim Pol, ale teraz dopiero Marek Pol odzyskuje krążek, ale tylko przez chwilę. Filip Wielkiewicz tam próbował dynamicznie wjechać w tercję Janowian, ale został tutaj spacyfikowany jego atak. Łabus, można powiedzieć, teraz w swoim stylu dociska do bandy zawodnika. Ten, o, teraz kara, ale sędzia dosyć późno gwiżdże tą karę. Teraz tam uwija się z bólu jeden zawodnik z Janowa, numerem 19, Michał Gryc. No chyba doznał tam jakiejś kontuzji, bo rzeczywiście teraz nie podnosi się z tafli lodowej Gryc. No, teraz przy pomocy swoich kolegów Gryc opuszcza taflę lodową, a na ławce kar zasiada Sebastian Łabus. A zatem, drodzy Państwo, teraz przez 120 sekund Janowianie stoją przed szansą zdobycia trzeciego gola. Zobaczymy, czy ta sztuka im się uda. Wznowienie dla Janowian. Działo do Jakubika. Mariusz Jakubik przy krążku. Ciągle Jakubik. Jakubik do Działy, Działo do Jakubika, Mariusz Jakubik ma trochę miejsca, ten zostawia na niebieską, Kusz do Jakubika. Jakubik teraz, Adrian Kusz strzał, gdzie jest krążek? Krążek tam gdzieś zdołał obronić Raszka i ląduje z boku bramki. Teraz Stachura, przejęli krążek zawodnicy nowotarskiego Podhala i nawet mogą wyjść z kontrą. Jest Dziubiński, jest Gruszka. Zobaczymy, co zrobi Gruszka. Strzał. Gdzie jest guma? No, krążek teraz nie wpada do bramki na przodu Janów. A przypomnę, przecież zawodnicy z Janowa grają z przewagą jednego zawodnika.
Zmiany teraz po obu stronach. Damian Kapica. No. Dobry to był pomysł Kapicy, ale wykonanie nie do końca dobre. Wrana, Wrana strzał po kiju jednego z obrońców Podhala. No na lodzie jest już Gryc, więc nic poważnego temu zawodnikowi się nie stało. I Damian Kapica, Kapica strzał prosto w łapawice na Pnięki. Ten nie zamraża krążka i teraz z akcją pojadą Jana Wianie. Znowu Damian Kapica przejął krążek. No, dużo, dużo teraz chaosu po stronie na przodu Janów. A z ławki kar powrócił już ukarany Sebastian Łabus. Podsiadło wprowadził krążek. Jest tam Holly. Holly dociskany tam przez Sulkę. Sulka z Wronką walczą o krążek. Kosakowski strzał. I bardzo dobrze teraz wyłapuje ten strzał Ondrej Raszka. Do końca trzeciej tercji pozostaje jeszcze niespełna 9 minut. Wynik ciągle 5-2 na rzecz nowotarskiego Podhala. Podsiadło prosto, ale niecelnie. Z Haverinen. Joni Haverinen dobrze tam się zastawia i utrzymuje przy krążku. Ciągle Haverinen. Gruszka do Dziubińskiego. Dziubiński teraz gruszką na pełnej prędkości strzał obok bramki. Gdzie jest krążek? No krążek teraz bezpański. Udaje się wystrzelić zawodnikom z Janowa, ale dopada tego krążka Sulka. Sulka zostawia Dziubińskiemu. Krystian Dziubiński. Dziubiński próbował tam nagrywać do gruszki. Ten nie opanował tego podania. Ale jeszcze gruszka. Gruszka do Sulki. Sulka. Nagranie do Haverinena. Tym razem to Haverinen nie opanował podania. I teraz strzał. Strzelał Omalianienko. No można powiedzieć, że teraz bramka wisi w powietrzu. Zobaczymy, czy Podhalu uda się teraz trafić do siatki Janowa. Jeszcze tam Omalianienko walczy. No nie udało się utrzymać krążka w tercji obronnej na przodu Janów. Teraz zmiany po obu zdobyłych zespołach. Imrik, strzelenie krążka, pędzi tam Damian Kapica. No, Damian Kapica dzisiaj bardzo, bardzo aktywny. Luczka, zablokowany teraz Martin Luczka. W odpowiedzi Jakub Radwan, ale dobrze blokowany. Janowianie odzyskują krążek. Jest tam Radwan, ciągle Jakub Radwan. Za bramką Rajski. Próbuje tam podawać przed bramkę, ale uniemożliwia mu to Luczka. Jakub Radwan przed bramkę. Gdzie jest krążek? Krążek obok bramki. I Podhale teraz będzie próbowało konstruować kolejną akcję ofensywną. Michalski przedziera się lewą stroną. Mateusz Michalski. Michalski przy krążku. Nie było komu odegrać tego krążka. I już Sękowski. Teraz gdzie jest krążek? No udało się teraz wybronić nowotarskiemu Podhalu, a było bardzo blisko utraty bramki. I teraz w odpowiedzi Wielkiewicz, Filip Wielkiewicz. Wielkiewicz, gdzie jest krążek? Jeszcze przy Wielkiewiczu. Strzał i gol! Filip Wielkiewicz fantastycznie obsłużył podanie Mateusza Michalskiego, a ten zupełnie niepilnowany strzela dla nowotarskiego Podhala szóstą bramkę w tym spotkaniu.
A zatem, drodzy Państwo, na 5 minut 56 sekund przed końcem trzeciej tercji spotkania, no Podhale prowadzi już wyraźnie, bo 6-2. I Podhale, Dziubiński. Dziubiński już tam szybko próbował uruchomić Omalianienkę. Ten blokowany tutaj przez obrońców Janowa. Jest tam Marcin Frączek. Klementiew dobrze zaasekurował całą sytuację i nie pozwolił Nowotarskiemu Podhale wyjść z kontrą. Teraz próbował tam Omalianienko, ale w tym wypadku dobrze asekurowany przez obrońców. Haverinen w walce za bramką. Dziubiński tam teraz wydaje się być przewracany, ale sędzia nie odgwizduje kary. Anton Klementiew, strzelenie i gol! No, Anton Klementiew teraz zdobywa trzecie trafienie dla naprzodu Janów. No, Ondrej Raszka mógł dużo, dużo lepiej zachować się w tej sytuacji. Przepuszcza krążek pod parkanami i Nowotarskie Podhale traci tym samym trzeciego gola. Do końca trzeciej tercji spotkania 5 minut i 4 sekundy. No, powiało teraz jakąś tam nadzieją w boksie z drużyny z Janowa, bo gdyby teraz szybko strzelili czwartą bramkę, no to kto wie, później mogliby się pokusić o jakieś kontaktowe trafienie, żeby w rezultacie doprowadzić do wyrównania spotkania. No zobaczymy, jest jeszcze trochę czasu. Teraz Podhale będzie szybko próbowało odpowiedzieć. Piotr Kmiecik. Strzał Luczki, ale taki bardzo sygnalizowany i nie miał z tym strzałem problemu bramkarz z naprzodu Janów. Martin Luczka, znowu takie wstrzelenie. Gdzie jest krążek? No, Napnienko do końca nie był pewien, gdzie jest krążek, ale ostatecznie gdzieś tam pod jego sprzętem ugrzęzła guma i będzie wznowienie po jego lewej ręce. No, na domiar złego dla Janowa na ławkę kar powędrował Jakub Piper. A kara została zaklasyfikowana jako przeszkadzanie. Teraz Imrich próbował tam piekielnie mocnym strzałem, ale dobrze obrońcy Janowa. Podhalanie rozgrywają zamek. Martin Imrich. Imrich potężnie, znowu broni Napnienko. Damian Kapica. No, Kapica, tak jak już wspomniałem, bardzo dzisiaj aktywnie. Imrich, strzał. Gdzie jest krążek? No, przez chwilę wszyscy zastanawiali się, gdzie jest krążek, a ten grzęźnie pod prawym parkanem Napnienki. Do końca kary Pipera jeszcze minuta i 30 sekund, a do końca trzeciej tercji 4 minuty i 13 sekund. Mrugała. No, dobry to był strzał Roberta Mrugały, ale nie dosyć dokładny. A teraz jeszcze krążek ląduje do boksu kar. Zobaczymy, jak to potraktuje sędzia jako bezpośrednie wystrzelenie. To może być kara. Tak jest, to jest kara. A zatem kara za bezpośrednie wystrzelenie dla Adriana Kurza i
Teraz nowo tarżenie przez minutę i 16 sekund. Będą grać w przewadze dwóch zawodników. No zobaczymy, czy podopiecznym Marka Ziętary uda się wykorzystać tą sytuację. Póki co Podhale utrzymuje się w tercji obronnej. Gruszka. Dariusz Gruszka. Gruszka do Dziubińskiego. Dziubiński do Sulki. Sulka do Gruszki. Omalianienko strzał. Jeszcze dobitka i nie ma gola. Podhalu udaje się jeszcze utrzymać przy krążku. Haverinen. Haverinen do Dziubińskiego. Dziubiński potężnie. Prosto w bramkarza. No jak na razie dwa takie dosyć groźne strzały w tej przewadze. No zobaczymy, jak to wszystko potoczy się dalej dla nowotarskiego Podhala. A będą jeszcze grali z przewagą dwóch zawodników oczywiście przez 46 sekund. No wznowienie teraz dla Janowa, ale no nie udaje się Sebastianowi Łabuzowi utrzymać krążek i jeszcze doświadczony defensor nowotarskiego Podhala przewraca się w tej sytuacji. No jak na razie bardzo dobrze i mądrze bronią się zawodnicy z naprzodu Janów. Do końca pierwszej kary jeszcze 16 sekund. Teraz Damian Kapica. Kapica zostawił Kmiecikowi. Kapica teraz tam dociskany. Jest Piotr Kmiecik. Już skończyła się kara Pipera. Ale ciągle Podhale z przewagą jednego zawodnika. No zbyt lekkie to uderzenie Imricha było i leciało prosto w bramkarza. Nie mogło zaskoczyć napnięki. Dwie minuty 33 sekundy do zakończenia trzeciej tercji. No i chyba można tutaj zaryzykować stwierdzenie, że do zakończenia całego meczu. Odpowiedzi teraz Janów. Patryk Wronka odzyskuje krążek. Wronka wprowadza gumę w tercję obronną Janowa. Ciągle Patryk Wronka na niebieską do Łabuza. Łabuz strzał potężnie, ale obok bramki. Jeszcze Wronka. Patryk Wronka. Co zrobi Wronka? Zostawiał Michalskiemu. Michalski do Łabuza. Łabuz strzela. No... potężnie, ale można powiedzieć nie w tą siatkę. A zatem nie udało się nowotarskiemu Podhalu wykorzystać podwójnej, ani też pojedynczej przewagi. Michał Działo. Działo teraz przedziera się tam do przodu. Michał Działo dobrze teraz blokowany przez defensorów nowotarskiego Podhala. Jakubik. Mariusz Jakubik. Zagrywa do swojego partnera, ale ten nie dokładnie. A dokładnie do Andriana Kurza. W odpowiedzi na przód Janów. Strzał Kurza, ale bez problemu Ondrej Raszka wyłapuje ten krążek. Do końca trzeciej tercji spotkania minuta i 21 sekund. Na tablicy świetlnej ciągle 6 po stronie gospodarzy i 3 po stronie gości. Jeszcze tam Bryniczka ambitnie. Zagranie do Kmiecika. Kmiecik tam osamotniony i ostatecznie kto przejmie krążek? Ostatecznie Bryniczka tam go wybija, ale nie ma wsparcia ze strony partnerów. Już niespełna minuta. Jeszcze ambitnie Janowianie. Raszka dla pewności wyłapuje to uderzenie.
ale Nowotarżanie no już pewni z tych trzech punktów, które zapiszą sobie w ligowej tabeli po swojej stronie. Jeszcze pod halę. Podsiadło tam w walce z obrońcami Podhala. Michalski, Mateusz Michalski odrysuje krążek, ale znowu kolejna kara na 30 sekund do końca całego spotkania. Sebastian Łabus wędruje na ławkę kar. No. Jest to już druga kara tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. A zatem no przez 30 sekund jeszcze zawodnicy na przodu Janów mogą strzelić tu taką, no może nie honorową, ale żeby wyglądał ten wynik lepiej na tablicy świetnej. Nie było 6-3, a było 6-4. No zobaczymy, czy uda się ta sztuka. No, bramkarza wycofywać raczej nie będą, bo nie ma sensu. Wysokie prowadzenie Podhala. Powtórzone wznowienie. No teraz Nowotarżanie ekspediują krążek. Jeszcze Janowianie. Przejął tam krążek Michalski. Mateusz Michalski do Wronki. No Wronka tam osamotniony. I właśnie, drodzy Państwo, syrena teraz kończy całe spotkanie. Wynik 6 dla Nowotarskiego Podhala, 3 dla Naprzodu Janów. A zatem, tak jak wspomniałem, Nowotarskie Szarotki mogą dopisać sobie już 3 punkty w ligowej tabeli. Ja dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, a my słyszymy się już w najbliższy piątek. Dobranoc Państwu, Jonasz Burak, kłaniam się nisko. Sponsorem transmisji meczu hokejowego jest kompleks wypoczynkowy Termy Szaflary. Baseny, saunarium, masaże wodne. To wszystko czeka na Ciebie. Sponsorem programu był ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska.